To jest pyszne. I to nawet nie smakuje jak danie postne. O, i nawet deser się trafił. Jak wygląda dieta dr Ewy Dąbrowskiej w aplikacji? No to sprawdzamy. Zaczynamy od zakwasu buraczanego. To mój ulubiony. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam rozpoczęcia dnia bez ciepłej wody z cytryną. Nawet wtedy, kiedy wstaję do pracy o 4 rano, to taki porządny, półlitrowy kubek ciepłej wody z cytryną muszę wypić. A śniadanie, co my dzisiaj będziemy mieli? Aha, koktajl z jarmużem. Nieźle. Jarmuż, jabłko, cytryna, sok marchwiowy. To może być nawet dobre. Potem mamy burak z pietruszką. Przyprawy: ocet jabłkowy, sól himalajska, pieprz czarny. No, będzie pikantne. Brukselki pieczone z sosem pomidorowym. To jest pyszne. I to nawet nie smakuje jak danie postne, dietetyczne, tylko można to po prostu podać do jedzenia. Surówka selerowa to na obiad będzie. Sałatka pomidorowo-selerowa. Zobaczcie, ile jest warzyw, jak w ogóle ciekawie są łączone. Połączylibyście na przykład pomidory i seler? Ja na to bym nie wpadła, a tutaj taka podpowiedź. Krem na pomarańczowo. Fantastyczne. To może być bardzo dobra zupa. O, i nawet deser się trafił. Pomarańcza z malinami. Pyszne. Wanilia i cynamon. Cynamon jest świetny, bo daje takie poczucie słodyczy, a nie jest cukrem. Co mamy dzisiaj na kolację? Koktajl z papryką i z kiełkami. Pekińska z czerwonymi warzywami, czyli marchew, pomidor, pietruszka, ocet jabłkowy i kapusta pekińska. I szparagi z frytkami. A, już się ucieszyliście, tak? A to są frytki warzywne, ale też smaczne. No i tak, i woda, i dobranoc, i jeden dzień minął, słuchajcie. A my jesteśmy już powolutku wdrożeni do tego nowego systemu odżywiania. Pamiętajcie, że to jest post. To nie jest taki normalny tryb życia na zawsze. To trwa 2 tygodnie, trzeba się wykazać hartem ducha i dyscypliną, ale jak skończymy, to mamy efekty, więc to też nie jest tak, że już zawsze do końca życia będziecie musieli jeść kapustę na śniadanie. Nie, tylko ten czas, kiedy planujecie właśnie poświęcić się swojemu zdrowiu i diecie. No to tyle.